Paweł Stępnicki i drugi to jest, teraz rzuca Stępnicki, Jan. Można powiedzieć, Stępnicy rządzą na parkiecie. Klan Stępnickich. Klan Stępnickich, tak. 25-12. No i Paweł do brata. A, strata. Źle mu podał. Paweł, uważaj na taki numer. Ale panie Stępnicki, niech mi pan powie, jak się pan czuje, siedząc na widowni, oglądając własnych synów, jak grają. Ojciec jest dumny z własnych synów. Tak? I pan sam grał w koszykówkę, prawda? Grałem w AZS-ie Lubelskim. Na jakim szczeblu rozgrywek? To były te lata, kiedy AZS Lubelski wszedł do Ekstraklasy pierwszy raz w historii. A i pan wtedy grał? Grałem w tej drużynie, czyli graliśmy... Pierwszy piątce? No, na pierwsze... na szóstego, tak? Na szóstego, rozgrywający, zmieniający. I jaki mieliście wtedy, jako Beniaminek, które miejsce się mieli? Nie, no, pierwszy rok to był spadek. Od razu spadek, tak. I powrót był? Był powrót po jednym roku. Wtedy AZS... Ale byli już w tych czasach Amerykanie w drużynach? Byliśmy Amerykanie na szczeblu pierwszej ligi. Na szczeblu pierwszej. Jakby on poprzez tą pracę, którą wniósł, bo on był starszy od nas dużo, zaszczepił mentalność, to zaskutkowało tym, że weszli do ekstraklasy. Syn jedzie, 1-1. A zaraz nie dał rady. Żliwny się nie dał. Ale mały, proszę, drugi syn odebrał sobie, poradził sobie. Nie boi się pan tak, o Pawła, bo to jednak jest różnica, nie? To jest 3 lata różnicy. I fizycznie tu są silni, żeby ktoś na niego nie spadł i ty kruszynki nie połamał. Ale on jest taki twardy, nie? Ten co rzuca, to jest twardziel jak niedźwiedź. A ten jest taki jak kot. A, sprytny, tak, zwinny. Taka gibkość jest w nim. A gibkość. Dużo. Ale boję się. Na razie nie mówi, że jest mu ciężko strasznie. I nic, on sobie daje radę. Daje radę. Kontuzje omijają chłopaków. Tak. Znaczy, może nie do końca. Nie do końca. No ale jak tata grał, to pewnie i potrafi chłopaków też przygotowywać, żeby nie byli tacy kontuzjowani, nie? Bo to są specjalne na to ćwiczenia. Praca na dworze, gracie też, nie? Na różnych parkietach, na asfalcie, na tym. Pogrywacie sobie. Pogrywamy sobie i robimy różne inne sporty. Konkursy pan z nimi przeprowadza? Kto wygrywa rzutowo? Ogrywają pana? Nie, jeszcze nie ogrywają. Jeszcze nie? Jeszcze nie ogrywają, ale... Ale ja nie mówię jeden na jeden. Osobiste takie rzeczy to pan wygrywa. A jakie jeszcze sporty chłopcy uprawiają? Karate. Karate jest fundament. Gimnastyka. Do koszykówki? Od pływania i od karate. A. Ja myślę, że karate do każdego sportu, jak dziecko zaczyna... Bo ja mam w Rudzie Śląskiej dwóch chylińskich. Tata grał w Pogoni kiedyś w drugiej lidze czy w pierwszej i też chłopcy karate ćwiczą, czyli te karate coś tak pomaga. Karate na poziomie już nawet od 4 do roku życia można zacząć gimnastykę i to prowadzą instruktorzy karate. Do 7 roku życia to jest czysta gimnastyka i to jest fundament naszego sportu, plus pływanie. A później dopiero wchodzić w jakiś sport specjalistyczny, najpierw przygotować sprawnościowo. Dziękuję. Kończymy pierwszą połowę, 29-12 dla Lublina.